Monitory z technologią FreeSync i G-Sync pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, zaskarbiając sobie jednak spore uznanie wśród profesjonalnych graczy oraz osób z nieco głębszą kieszenią. Teraz jednak ceny tych urządzeń z miesiąca na miesiąc maleją, a sporo osób zastanawia się, czy to jest dobry moment, aby taki monitor sobie sprawić? Monitor IAMA z serii Red Eagle GB2488HSU wydaje się być idealnym kandydatem do testu. Wyposażony w szybką matrycę TN o rozdzielczości Full HD zapewnia 1-milisekundowy czas reakcji oraz odświeżanie obrazu do maksymalnie 144 Hz. Jest to na ten moment jeden z nielicznych monitorów o takich parametrach w cenie poniżej 1300 zł i zgodnie z informacją dostępną na stronie producenta reprezentuje raczej średnią półkę wśród portfolio monitorów gamingowych IAMY. Testowany monitor posiada matową powłokę ekranu, kryjącą typową dla gamingu matrycę TN z podświetleniem LED. Pierwsze co należy wziąć pod uwagę to kąty widzenia. Jak na ten typ matrycy wypadają tutaj całkiem nieźle, no chyba tylko widok od dołu mógłby być nieco lepszy. Warto też odnotować, że proponowane przez producenta standardowe ustawienia kolorów są zdecydowanie za jasne. Samo menu umożliwia jednak zmianę większości parametrów, w tym zmianę kolorów pod konkretne gry. Dostępne są opcje gra sportowa, FPS, strategiczna, typowy tekst i ustawienie standardowe. Samo urządzenie jest dobrze wyposażone. Na start otrzymujemy kable DisplayPort i DualLink DVI-D, obsługujące natywnie technologię FreeSync, kabel USB, kabel audio i kabel zasilający. Trochę brakuje kabla HDMI, jednak dla większości osób nie będzie to raczej wielki problem. Monitor wyposażony jest w dwa głośniki o mocy 3W, jednak jak to w monitorach bywa, nie powinniśmy traktować je jako podstawowy system odsłuchowy. Bardzo przyjemna jest pełna konfiguracja ustawienia monitora. Obrotowa podstawa, regulacja wysokości, a nawet możliwość ustawienia monitora w pozycji pivot na pewno przyda się sporej grupie konsumentów. Do dyspozycji otrzymujemy też 4 złącza obrazu, 2 porty HDMI, 1 DisplayPort i 1 DVI-D. Fajnie w sumie, że producent zaimplementował również hub USB na 2 złącza USB 3.0. Na pewno spotykacie się często z problemem, gdy kolejnego urządzenia na USB nie ma gdzie podpiąć, więc dwa kolejne bardzo się przydadzą. Czym jednak jest technologia FreeSync i czy 144 Hz rzeczywiście robią tak dużą różnicę? Zastosowana technologia AMD FreeSync jest alternatywą dla G-Sync od NVIDIA i ma za zadanie eliminować wszelkie niedoskonałości podczas gry. Przykładowo, rozrywanie obrazu. To sytuacja, gdy podczas rozgrywki liczba klatek na sekundę jest zmienna, a monitor wyświetla obraz z ustaloną wcześniej częstotliwością, czyli najczęściej 60 Hz. Do tego dochodzą opóźnienia sygnału, czyli tzw. input lagi, które mają bardzo duże znaczenie w grach FPS, albo nawet typowe mikrozacięcia obrazu, gdy karta graficzna po prostu nie wyrabia z generowaniem odpowiedniej liczby klatek. Jak monitor wypada w codziennym użytkowaniu? Różnice widać już na samym pulpicie. Kursor znacznie płynniej działa, przeglądanie stron jest błyskawiczne, po długiej pracy po prostu nie męczą się nasze oczy. Nasz mózg odbiera taki obraz znacznie bardziej naturalnie, przez co wydaje się, że po odpowiedniej kalibracji kolorów sesje przed monitorem mogą tutaj trwać naprawdę bardzo długo. W samych grach różnica jest kolosalna. Monitor w strzelankach daje realną przewagę nad przeciwnikami, ponieważ wszystkie ruchy są znacznie bardziej płynne i co ważniejsze dokładne. Prawie zerowy input lag sprawia, że na początku aż ciężko się przestawić na tak szybkie zagrania, jednak z czasem korzyści są widoczne gołym okiem. I pomimo, że ciężko uchwycić to kamerą, gwarantujemy, że efekt szybkiej jazdy samochodem czy zabawy w kolejnego moba jest niesamowity. Istnieje obecnie spora grupa osób, która twierdzi, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy odświeżaniem 60 Hz a 120 lub 144. Nasza odpowiedź brzmi: zachęcamy do sprawdzenia serii gaming od IAMY i przekonania się na własne oczy, jak duża jest to różnica. Monitory IAMA dostępne są w sieci Spheris. Zapraszamy do zakupu w salonach oraz na stronie spheris.pl.